No witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać na temat celów. Dobra, my idziemy właśnie tam. O tam. Tam będzie zaraz ta bestia biegać, także zobaczymy co z tego wyjdzie. Robię teraz jedną rzecz, którą Milo lubi. Ja też lubię, ale później nie lubię go łapać. Mianowicie jest to... Dawaj Milo, biegaj! Biegaj! Jesteś wolny! Szukaj, dobry pies, szukaj! Z tym wyznaczaniem celów jest bardzo różnie. Powinniśmy do tego podejść w sposób indywidualny, chyba Cię nie zaskoczy tym. Natomiast chciałbym zdradzić Ci, w jaki sposób ja polecam podchodzenie do tematu wyznaczania celów, w jaki sposób ja nauczyłem się wyznaczać sobie cele. Jest to technika, która ma na celu wystawiać mnie na próbę bardzo delikatnie, a mianowicie w taki sposób, żeby patrzeć przez pryzmat tylko jednego dnia. Tylko ten jeden dzień ma być dla mnie wyznacznikiem tego, czy mi się uda, czy nie, a nie patrzenie przez pryzmat nawet nie miesiąca, ale pół roku, roku. I teraz, jeżeli ktoś mówi Ci, masz nie jeść słodyczy, wtedy schudniesz, wtedy zmienisz nawyki żywieniowe, no to okej. Okay. Na początku jest mega duży entuzjazm, no bo przecież to jest fajny cel. Na pewno zęby będę miał zdrowsze, na pewno się będę lepiej czuć, będę lepiej sypiać, nie będę może miał problemów z wypróżnianiem. No ale przychodzi później taka refleksja, która ma na celu przedstawić Ci sytuację bardzo, bardzo pesymistyczną. Mianowicie, na przykład jest wrzesień i za 3 miesiące są święta Bożego Narodzenia. A jeżeli są święta Bożego Narodzenia, to Ty już dobrze wiesz, że czeka tam na Ciebie układ cias, który nie był w Twoich ustach przez rok. Więc tutaj wystawiasz się na silną próbę. No i dobra, przetrwasz to albo nie przetrwasz. Prawdopodobnie tego nie przetrwasz, ale już ta myśl pojawia się. Czy jest sens rezygnowania ze słodyczy, skoro za 3 miesiące są święta? Później jest Sylwester, a między świętami a Sylwestrem jest ta przerwa, że trzeba zjeść, dojeść te ciasta, no bo to się zmarnuje przecież. No więc co możesz zrobić wtedy? Wtedy możesz postanowić, że zaczynasz od... może nawet nie stycznia, od połowy stycznia. Nawet z perspektywy prowadzenia gabinetu stacjonarnego zauważyłem, że styczeń wcale nie jest takim idealnym momentem dla dietetyków, no chyba, że ja źle prowadziłem swój marketing. A bardzo możliwe, że tak było. Tylko właśnie marzec to był idealny moment. Wtedy, kiedy ludzie zaczynali budzić się z tego letargu, zaczynali brać pod uwagę perspektywę najbliższych wakacji. I właśnie to jest idealny moment na to, żeby się odchudzać. No idealny moment nie jest na to, żeby się odchudzać. Idealny moment, żeby zmienić swoje nawyki żywieniowe, był wczoraj. No i wracając do tematu. Bardzo możliwe, że zaczniesz od lutego swoją zmianę nawyków żywieniowych. No ale wtedy możesz stwierdzić, że dobra, no to jedyne co może mnie powstrzymać przed zmianą nawyków żywieniowych jest to, że walentynki są, tak? Więc 14 lutego idę na kolację, a jak nie mam z kim, to po prostu jem sama jakieś słodycze, albo co, bo należy mi się. I dopiero później wtedy następna okazja to jest, no, święta wielkanocne. Ale dobrze wiesz o tym, że ta okazja sama się może trafić i może być wtedy problem. Co możesz zatem zrobić? Uważam, że dobrym rozwiązaniem będzie właśnie perspektywa krótkoterminowa, czyli motywacja, która ma na celu dać Ci szansę na przeżycie tylko tego jednego dnia, jako dnia, w którym Ci się uda zrobić wszystko w taki sposób, w jaki sobie zaplanowałeś. Milo, co Ty szukasz? Co Ty kopiesz? No. Pytanie brzmi, czy uda Ci się wtedy zmienić nawyki żywieniowe? Więc prawda jest taka, że jeśli chodzi o wyznaczanie sobie długoterminowych celów, to mogą Ci naprawdę, naprawdę w pewnym momencie zweryfikować. Spowodować, że ta wizja przestanie być dla Ciebie atrakcyjna. No bo jeśli teraz angażujesz się w nowe przedsięwzięcie, a Twoja nagroda jest odległa w czasie, no to już dla Ciebie jest mega, mega frustrujące zapewne i tak jest w większości przypadków. Teraz musisz poświęcić coś, co nie będzie dawało Ci na początku wymiernych efektów, ale za jakiś czas je zobaczysz. Ale to wymaga Twojego zaangażowania. Więc wizja tego, że musisz coś robić w dłuższej perspektywie przez rok czasu jest bez sensu po prostu. Zatem
wystawianie swoich celów na dłuższą metę może doprowadzić cię do sytuacji, że zwątpisz w ogóle w to, że to ma sens. I tak jak wcześniej wspomniałem, może być tak, że wytrwasz jeden dzień, wytrwasz drugi dzień, wytrwasz trzeci dzień, ale w pewnym momencie albo ktoś cię namówi, albo zdarzy się taka sytuacja, że znajdzie cię ochota, albo wizja świąt może cię zdołować i stwierdzi, że totalnie to nie ma sensu. Ja się nie będę męczyć i zacznę po. Zacznę po świętach, zacznę po niedzieli, zacznę od nowego miesiąca i tak dalej, i tak dalej. I nigdy nie będzie odpowiedniego momentu. Ja o tym wiem i ty dobrze o tym wiesz. Także to, co ja bym ci sugerował, to założenie, że dzisiejszego dnia chcę spróbować, chcę udowodnić sobie, że dam radę, że ja tak naprawdę nie, moim celem nie jest to, że chcę schudnąć, to będzie jakiś efekt uboczny, tylko moim celem jest osiągnięcie wolności od obsesyjnego myślenia na temat jedzenia. To jest moje główne założenie i tego ci właśnie życzę. Napisz komentarz, jak ty widzisz wyznaczanie celu, w jaki sposób ty osiągasz swoje cele, czy osiągasz swoje cele, bo to jest bardzo istotne. I cóż, no, do zobaczenia jutro.